Peirithos, drogi przyjaciel Tezeusza i przywódca Lapitów, szczęśliwie poślubił Hipodamei. Ceremonia zaślubin była wspaniała, podano na niej najlepsze jedzenie i wino, jakie tylko można znaleźć w Grecji. Kiedy spragnione centaury dowiedziały się o weselu, nie mogły oprzeć się pokusie zakosztowania wspaniałych trunków i pojawiły się tam nieproszone. Początkowo Peirithos i Hipodameia nie mieli nic przeciwko niespodziewanym gościom. Niestety, centaury znane są z braku umiaru i już wkrótce wszystkie były pijane. Zamroczone alkoholem zrobiły rzecz nie do pomyślenia. Próbowały porwać pannę młodą. Peirithos tak się wściekł, że wypowiedział centaurom wojnę. A Tezeusz zobowiązał nas do dostarczenia mu niezbędnych surowców dla wytworzenia broni potrzebnej do walki. Placówka w Amfipolis będzie się znakomicie nadawała do zaopatrywania Peirithosa w niezbędne surowce. Centaury, świadome wartości, jaką przedstawiają tereny wokół Amfipolis, mogą się znowu okazać nieproszonymi gośćmi.
dowiesz się o człowieku po godzinie gry, niż po roku rozmowy. Problem centaurów został rozwiązany i Amfipolis stanie się dla Aten znakomitym źródłem towarów potrzebnych do utworzenia potężnej armii.